Proszę Państwa, zgodnie z przedstawionymi materiałami, kluczowe zagadnienia dla rozstrzygnięcia legalności planowanej uchwały ma prognoza oddziaływania na środowisko. Z materiałów wynika, iż wbrew tezom zawartym w dokumencie opracowanym przez pana Jerzego Partykę, zastrzeżenia i wnioski wpłynęły i nie zostały uwzględnione w momencie jej opracowania. Takie działania ma ten skutek, iż istotne zagadnienia oddziaływania inwestycji na środowisko pozostały poza rozważaniem i nie zostały ujęte w opracowaniu. W szczególności zmiana przebiegu linii w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wykorzystywanych przez ludzi spowoduje konieczność opracowania dodatkowej analizy eksperckiej oddziaływania pola elektromagnetycznego. Prognoza takich analiz nie zawiera. I to odnośnie obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie, ale też oddziaływanie na ludzi i nieruchomości zabudowane lub też wykorzystywane rolniczo. Prognozę, proszę Państwa, wykonał architekt, a nie ekspert, który legitymowałby się uprawnieniami oceny inwestycji pod względem oddziaływania na środowisko. Konieczne jest, aby stosowne dokumenty były opracowane i złożone przez chociażby inżyniera ochrony środowiska lub osobę mającą wiedzę ekspercką z zakresu oddziaływania na środowisko. Brak sporządzonych dokumentacji przez osobę uprawnioną powoduje nieważność kolejnych decyzji czy uchwał, w tym Rady Miejskiej. Rada Miejska musi uwzględnić również zapisy z artykułu 11 i artykułu 17 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących zmian w planie zagospodarowania. Musi przy tym uwzględniać opinie i konsultacje społeczne, a także wszelkie uzgodnienia, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. W sytuacji, gdy jakikolwiek dokument lub czynność nie została przeprowadzona lub sporządzona, zostanie zgodnie z prawem uchwała Rady Gminy jest nieważna i podlega uchyleniu w trybie nadzoru przez wojewodę. Ponadto nie zostały uwzględnione interesy nas mieszkańców w taki sposób, aby inwestycja nie oddziaływała negatywnie na interesy dysponentów nieruchomości. Z szeregu przepisów wynika, iż zmiana planu zagospodarowania przestrzennego musi zawierać rzeczową analizę skutków faktycznych i prawnych dla mieszkańców gminy i właścicieli gruntów. Uchybienia powyższe w połączeniu z brakiem analizy zarzutów sformułowanych w formie skargi mieszkańców daje podstawę do skutecznego zaskarżenia planowanej ustawy. I jeszcze, proszę Państwa, chciałabym na koniec powiedzieć tyle. Przedstawiciele PSE i Elbudu wykonują swoją pracę. Powiem szczerze, bardzo dobrze. Gdybym ja była prezesem tej firmy, należy im się premia. Super, po prostu wykonują swoją działalność. Natomiast, proszę Państwa, funkcja, rola radnego, sołtysa, posła, to nie jest praca. Proszę Państwa, my, tak jak ja, tak i Wy, jesteśmy na służbie społeczeństwu. Społeczeństwu, które nas wybrało, które nas oceni. Nie wiadomo, czy my będziemy w przyszłości, w następnej kadencji, będziemy sołtysem, radnym i tak dalej, ale proszę Państwa, tu musimy zostać, tu musimy żyć i z tymi ludźmi się spotykać. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Mam kilka właśnie takich pytań. Proszę mi wyjaśnić